Thank you.
małe samochodziki. Hej chłopaki, wyglądacie na bardzo zapracowanych dzisiaj. Co będziecie budować? To mi wygląda na stare miasteczko jak z westernu. Z pewnością leży tutaj mnóstwo elementów. Będzie z tego duże miasto. Aha, to będzie duże, stare, westernowskie miasto. A to jest miejsce, gdzie mieszka szeryf. Tutaj mamy salon, a tutaj hotel i miejsce szeryfa. Ale co z tymi pozostałymi elementami? Co z kaktusami? Użyjecie ich do budowy czegoś innego? One będą celami na strzelnicę? Wow! Mamy też bank. Wygląda na to, że nasze miasteczko jest już ukończone. A nasze cele są już ustawione. Więc kto pierwszy będzie strzelał do nich, używając tej wielkiej procy? Dobrze, Billy. Zaczynaj. Świetnie. Jeszcze jeden strzał. Haha, super! A teraz kolej na Czarka. Tak jest, Czarku. Bardzo dobrze. Ed, ty też chcesz spróbować? Świetny strzał, Ed! Doskonale! Wszystkie cele zostały już trafione. Ale mieliśmy super zabawę! Do zobaczenia w następnym odcinku! Witajcie, przyjaciele! Czy jesteście gotowi na zabawę w wesołym miasteczku? Ale zanim rozpoczniemy, musimy coś zrobić. Dzisiaj zbudujemy maszynę do robienia waty cukrowej. Trochę części już tu jest, ale kilka wciąż brakuje.
Czy znajdziemy je? Ed? Billy? Te zagubione części mogą być wszędzie. Widzieliście je gdzieś? Nieźle, Billy Buldożerze. Ale jak teraz sięgniesz po te rzeczy? Dobry pomysł, Billy. Okej, chłopaki. Później będziemy się bawić. Dobra robota, Edzie Koparko. Wygląda na to, że Czarek Dźwig znalazł coś obok pompowanego zamku. To jest kabina, którą mocuje się na podwoziu. Co to takiego, Billy? Wygląda na ważną część. Czy znajdziesz ich więcej? Chyba Ed zrobił sobie małą przerwę. Ups! Zobacz, to opona! Dobra robota, chłopaki. Te koła należą do naszego wózka waty cukrowej. Świetnie! Nasza maszyna jest już gotowa. Zróbmy teraz trochę waty. Smakuje wyśmienicie. Świetna robota, chłopaki. Teraz, kiedy wykonaliśmy już pracę, czas na zabawę. Wow! Dzięki za przejażdżkę, Czarku! Wygląda to na niezłą zabawę. Wykonaliście wspaniałą robotę, chłopaki. Bawcie się dobrze w wesołym miasteczku. I do zobaczenia następnym razem!